Słuchajcie, przeżyłem pożar samochodu, musiałem się mega szybko ewakuować właśnie z furii, jeszcze przed chwilą płonęła. Nie uwierzycie, bo płonęła krótko, ale ogień sięgał 3 metrów. Musiałem wypiąć się z pasów, musiałem włączyć system gaśniczy i pierwszy raz w życiu tak naprawdę przeszedłem procedurę awaryjnego opuszczania samochodu z powodu pożaru. To było niesamowite, za chwilę wam pokażę, ale też po to, żeby uświadomić wam, jak ważne jest ubieranie tych wszystkich kombinezonów, golfów, koszul, balaklaw, które są niepalne i które chronią przed pożarem, zrobiłem dla was u nas w serwisie test palności kombinezonu. Czyli wzięliśmy palnik i przywaliliśmy pełnym ogniem w kombinezon, żeby zobaczyć, ile zajmie przepalenie obydwu warstw kombinezonu i zanim ogień przejdzie na drugą stronę. Zobaczcie, a później pokażę wam, jakie emocje przeżyłem na torze. Kombinezony do motorsportu dzielą się na różne kategorie. Ja zajmę się dzisiaj kombinezonami takimi jak ten, czyli z homologacją FIA, ponieważ te kombinezony przechodzą najbardziej restrykcyjne testy, dzięki którym mają jak najlepiej chronić kierowcę. Przed czym? Przede wszystkim przed ogniem. Kiedy w wypadku dojdzie do samozapłonu, kiedy zapali się bak, kiedy zapali się coś w silniku, no to wtedy ten ogień, który może się przedostawać do kabiny, może poparzyć kierowcę. No i właśnie kombinezon ma chronić przed takim bezpośrednim ogniem, żeby dać kierowcy kilkadziesiąt sekund na opuszczenie samochodu, no i żeby nie uległ tym poparzeniom. Wszyscy pamiętamy wypadek nie tak dawno, Formuła 1, królowa motorsportu i wypadek Romana Grosjean, który przebywał, nie pamiętam dokładnie, ale chyba około minuty w naprawdę olbrzymim ogniu, kiedy cały bolid się palił, zanim służby techniczne zdążyły do niego dotrzeć. I dzięki temu, że miał Nomexowy kombinezon, że miał balaklawę, że miał rękawice, te wszystkie rzeczy niepalne, no tak naprawdę wyszedł z poparzeniami powiek, twarzy, czyli tymi elementami, które nie były tak idealnie osłonięte, ale teoretycznie powinien się spalić, a taki kombinezon go ochronił. To pokazuje, jak niesamowita technologia w tej chwili jest w tych tkaninach. Taki kombinezon jest zrobiony z Nomexu. Jak już wspomniałem, to są tkaniny, które nie palą się najprościej. Mają różną gramaturę. Kombinezony takie, powiedzmy, podstawowe mają gramaturę około 480, 50, średnie około 300, dochodzą nawet do 200 kilku. I mniejsza gramatura, tym tak naprawdę trudniej taki kombinezon wyprodukować, tym cieńsze mają włókna, no i kombinezon też jest lżejszy. Ale dzięki temu, że kombinezon jest lekki i przewiewny i tak dalej, no to kosztuje bardzo dużo i ceny kombinezonów wahają się od 2000 do, uwaga, nawet ponad 7000 zł za kombinezon, który właśnie posiada już najnowsze rozwiązania i najlżejsze materiały użyte do jego produkcji. No to co, chyba przechodzimy powoli do tego, na co wszyscy czekamy, czyli do testu. Ja oczywiście nie spalę swojego kombinezonu, ale mam tutaj fragment rękawu kombinezonu, który wam jeszcze pokażę i pokażę wam, jak właśnie wyglądają warstwy wewnątrz kombinezonu. No tutaj mam dla was fragment rękawu kombinezonu takiego topowego z górnej półki. On jest rozcięty i ja postaram się po prostu tutaj podać źródło ognia, spalnika, no i zobaczymy, czy przepali go na drugą stronę. Sprawdzimy, czy czuć tutaj ciepło z tego palnika. Natomiast chodźcie, jeszcze wam pokażę tak naprawdę, jak wyglądają warstwy tego kombinezonu. Zobaczcie, tutaj jest ta kolorowa warstwa zewnętrzna. O. Taka, na której są zazwyczaj naszywki, logotypy sponsorów. To jest ta tutaj żółta. One są tutaj zszyte, te warstwy, widzicie? I wszystkie nici też, które są użyte do szycia kombinezonu, muszą być niepalne. Każdy logotyp, jak jest sponsorski, też musi być niepalny. I pod spodem jest właśnie taki Nomexowy podwójny jeszcze. Mi się to uda może pokazać. O, zobaczcie, tu są jeszcze dwie kolejne warstwy. One są bardzo cieniutkie, no ale uwierzcie mi, że chronią przed ogniem i jakby razem stanowią taką potrójną ochronę, która właśnie chroni ciało zawodnika przed narażeniem
na bezpośredni ogień. Pamiętajcie, że oprócz tych trzech warstw, które ma kombinezon, kierowca ma na sobie jeszcze bieliznę sportową, kalesony, golf, balaklawę, więc to jest tak naprawdę jeszcze kolejna, czwarta warstwa, która chroni ciało przed narażeniem na ogień. No więc całkiem fajna taka Nomexowa zbroja już się robi. Kombinezon też ma właśnie wszędzie ściągacze, takie jak tutaj, które bardzo blisko przylegają do nadgarstków, na to wchodzi rękawiczka, ściągacze przy kostkach od nogawek, na to wchodzi but, więc rzeczywiście to jest wszystko tak opatulone, żeby ten ogień nie miał jak się przedostać pod kombinezon i oparzyć kierowcy. No to co, lecimy z testami ognia. Zobaczcie, zrobiliśmy dla Was taki prowizoryczny stelaż, który pozwoli mi bezpiecznie przetestować odporność materiału na ogień. Także przechodzimy do momentu kulminacyjnego. Ja odpalam palnik, no i będziemy grzać. Nawet mu jeszcze zwiększę ten ogień. No dobra, jestem bardzo ciekaw, jak zachowa się materiał. Będziemy Wam pokazywać z boku, żebyście widzieli, czy ogień przejdzie na drugą stronę, a ja tu sprawdzę, czy ten ogień tak naprawdę czuć po drugiej stronie. No dobra. Chwila testowania. Okej, lecimy. No tutaj ta pierwsza warstwa się już spaliła. W ogóle szybko się spalił początek. Czyli można powiedzieć, że takiego bezpośredniego ognia wytrzymał 10-12 sekund, nie wiem, ale sprawdzimy jeszcze raz na nagraniu. Natomiast, no przepaliłem go, myślałem, że dłużej wytrzymają te wszystkie warstwy, więc też nie można być aż tak pewnym, że mamy kombinezon i żaden ogień nas nie ruszy. Jak widać, po zdjęciu tego ognia bezpośredniego od razu to wszystko zgasło, czyli nie podtrzymuje ta tkanina palenia. No ale byłem w stanie ją przepalić. Spróbujemy zrobić jeszcze jeden test troszkę niżej. No to dobra, próba druga niżej, tutaj na tym obszarze, którego nie opalałem. Zobaczymy, ile wytrzyma teraz bezpośredniego ognia. Lecimy. Wierzchnia warstwa już się zapaliła. Tutaj można powiedzieć, pali się ogniem. Pamiętajcie, że to jest bezpośredni ogień spalnika, którego no nie ma w rzeczywistości takiego czegoś, żeby taki mocny ogień wchodził. Tutaj nam się to cały czas żarzy, ale nie podejmuje jakby tego ognia, nie pali się. Tutaj cały czas ta pierwsza warstwa praktycznie jest zwęglona, ale ona się nie rozpadła, tylko jest zwęglona i dopiero teraz przeszedł ogień przez te dwie kolejne warstwy. I zobaczcie, zdjąłem palnik. W drugiej próbie materiał wytrzymał dużo dłużej, być może dlatego, że tą górę naciągnęliśmy i to było trochę bardziej napięte, więc pod wpływem ognia te włókna rozeszły się trochę na boki. Tutaj na dole, gdzie ten materiał już tak swobodnie sobie zwisał, był ułożony mniej więcej tak jak na ręce tutaj, to wytrzymał jednak dłużej. Ta pierwsza warstwa, o, tu jest taki
taki węgielek. Ta pierwsza warstwa cały czas się żarzyła, tliła się, ale po zdjęciu bezpośredniego ognia z tego materiału od razu ustał wszelki żar, który na nim był, więc nie podejmuje ten materiał palenia. Już praktycznie to nie jest nawet za bardzo ciepłe. Zobaczcie, ja mogę dotykać to palcem i nie jest to ciepłe. No więc przy drugiej próbie naprawdę wytrzymał. Tak, kierowca powinien wysiąść w minimum w 8, ja wysiadam w 4 sekundy, no to jednak taka ochrona na 20 sekund przed takim bezpośrednim ogniem, zanim ten ogień dotrze do ciała, pamiętajmy, że mamy jeszcze bieliznę, no to jest naprawdę całkiem spoko. Zobaczcie, że tutaj, gdzie trzymałem w pierwszej próbie, dosyć duże jest to wypalenie. Tu był bezpośredni ogień, ale materiał też był napięty, a tutaj, gdzie było później, no to wypalenie nie jest aż takie wielkie, natomiast tutaj pośrednio, gdzie ten ogień, no ja sobie nim tam ruszałem trochę, no to tutaj nie ma tego wypalenia. Wypaliło tylko punktowo w tym miejscu, gdzie faktycznie trzymałem palnik, więc to też jest dobra wiadomość, że no taki bezpośredni ogień bardzo rzadko się zdarza o tak wysokiej temperaturze, jak tutaj bezpośrednio z palnika. No i myślę, że tutaj jest ten kombinezon opalony, ale ten ogień nie przeszedł tam, gdzie nie trzymałem go długo w jednym miejscu. Myślę, że po tych testach, tutaj koło mnie dzieło zniszczenia, spalony cały rękaw. Używaliśmy palnika z bezpośrednim ogniem skierowanym na tkaninę, więc temperatura była na pewno bardzo wysoka. Myślę, że płonące paliwo, które by było gdzieś rozlane i którego, powiedzmy, górna część tego ognia, takie języki ognia smagałyby kombinezon, na pewno sprawiłoby, że tam temperatura byłaby mniejsza. Tutaj był bezpośredni ogień, czyli w aucie można by to porównać do, nie wiem, urwanego węża paliwowego, z którego bezpośrednio na przykład pali się ogień, chlapie paliwo i ten ogień wpada bezpośrednio na kombinezon. No myślę, że każdy kierowca szybko by uciekał ręką, nogą i wysiadał z samochodu, żeby tak nie było. Ale pamiętajmy, że było wiele przypadków w motorsporcie, kiedy kierowca był uwięziony i chwilę w tym ogniu był. Myślę, że nie bezpośrednim, tak jak tutaj, ale był między płomieniami. W tym momencie już widać, jak bardzo ważne są te komponenty i te elementy bezpieczeństwa, które chronią przed ogniem. To, że to jest niepalne, to, że nie podejmuje dalej palenia. Widzieliście, że jak zdejmowałem palnik, to od razu to praktycznie zaczynało gasnąć. Więc to też jest ważne, że kiedy wysiadamy z płonącego samochodu, no to ubranie na nas, ten kombinezon się nie pali dalej, tylko nawet jeżeli gdzieś zacznie się tlić po wierzchu, no to on od razu zgaśnie sam z siebie i jesteśmy bezpieczni. Więc myślę, że taki mały teścik wielu osobom pozwoli zrozumieć, jak ważne są te elementy i dlaczego musimy nosić te kombinezony, dlaczego FIA tego wymaga i dlaczego przepisy bezpieczeństwa bardzo mocno naciskają na to, żeby w każdej dyscyplinie motosportu te kombinezony niepalne mieć. Ja też się cieszę, że miałem okazję przetestować to, bo teraz widzę, że rzeczywiście całkiem długo jest w stanie taki materiał wytrzymać. Pożar nastąpił, ponieważ to było pokłosie tego wypadku, któremu uległa Furia. Odbudowaliśmy ją, natomiast naciągnięta była chyba jedna śruba, która poluzowała wtryskiwacz. Ten wtryskiwacz troszkę się wysunął i poszła taka chmurka benzyny, która pewnie od kolektora się odpaliła, no i na chwilę razem z Furią stanęliśmy w płomieniach. Dlatego jeszcze raz pamiętajcie, że mega ważne jest, żeby jeżdżąc na imprezy motorsportowe, czy to są profesjonalne, tak jak tutaj, Mistrzostwa Polski, czy to są amatorskie imprezy, w których startujecie, zawsze może uszkodzić się przewód paliwowy, zawsze może uszkodzić się listwa, wtryskiwacz. To są tylko części mechaniczne. I wtedy, kiedy samochód stanie w płomieniach, naprawdę docenicie to, że macie na sobie warstwę niepalną, która może wam uratować życie nawet, a na pewno ochroni was przed poparzeniem. To też się ma do innych elementów bezpieczeństwa, takich jak bezpieczny bak paliwa, wyposażenie samochodu, pasy, system gaśniczy. Gdybym nie miał systemu gaśniczego, być może, że ten pożar uszkodziłby tak silnie, że nie mógłbym wystartować. Ale przez to, że odpaliłem go szybko, on zdławił ten pożar, później technicy zgasili auto na torze i mogliśmy dalej kontynuować zawody. To jest nie do wiary, ale mogliśmy pomimo tak poważnego pożaru. Dlatego pamiętajcie, ubierajcie
kombinezony, nie oszczędzajcie na elementach bezpieczeństwa, ubierajcie buty, skarpetki, balaklawy, golfy, kalesony, wszystko to, co może Was ochronić, bo ja już przekonałem się na własnej skórze, że to naprawdę ma znaczenie.